na przystani. Teraz chcemy chwilę opowiedzieć o tych pięknych warunkach przyrody i o tym, co przygotowaliśmy dla Państwa w ramach nowej atrakcji turystycznej, którą w ten sposób właśnie otwieramy. I jest z nami prezydent miasta Inowrocławia Ryszard Frejza. Dzień dobry Państwu. I pan Franciszek Burczak, prezes nadbuchańskiego oddziału PTTK w Kruszwicy. Na statku nie jesteśmy sami, ponieważ jest też także sternik, który dba o nasze bezpieczeństwo i prowadzi rejs ze statkiem Barwanna, na którym się znajdujemy. I poproszę o zabranie głosu pana prezydenta. Nietypowe miejsce na konferencję prasową. Nieodkryte, nieznane dla większości Inowrocławian miejsce. Coś pięknego, coś cudownego. Proszę Państwa, ja zachęcam Was jako Inowrocławian, Waszych gości do spędzenia czasu półtorej godziny zaledwie, ale ile wrażeń, jaka moc potężna oddziaływania przyrody nieodkrytej dla nas, dla Inowrocławian, tak blisko pod Inowrocławiem się znajdującej. Zachęcam Państwa do wybycia rejsu Barwanną z Kruszwicy do Inowrocławia lub z Inowrocławia do Kruszwicy. Coś cudownego, będziecie zaskoczeni tak jak my jesteśmy. Właśnie pod nami orzeł. Orzeł biały. Ojej! Bielik. Pięknie nam towarzyszy już od dłuższego czasu ten bielik. My w rejonie jeziora Gopa mamy dwa gniazda bielików, na Suchej Górze i na Wyspie Podszymie. A że tutaj spotykamy tego cudownego ptaka niewielkiego, to naprawdę jakby objawienie na ten dziewiczy rejs do Inowrocławia z Barwanną nam się pojawił, bo bieliki są dość strachliwymi ptakami i właściwie my nie ujawniamy, gdzie mają swoje terytorium, gdzie swój rewir mają, dlatego że wędkarze czasami, nie bacząc na to, że to tak, zbliżają się za bardzo do tych miejsc, gdzie mają swoje gniazda, gdzie wychowują młode pisklęta, bo na Suchej Górze w tym roku jedno piskle się pojawiło, a z kolei na tym dużym wyspie Podszymie, który ma długości 9 km na jeziorze Gopu, jest drugie gniazdo bielika i tam też są młode pisklęta. Także każdy już teraz okazały na pewno, ale wiosną żeśmy obserwowali, że były małe pisklęta. Także ewenement, przyroda nam się sama jak gdyby reguluje, bo bieliki są też łowne, nie tylko ryby, ale i ptaki, żeby się wyżywić, to właśnie polują na te słabsze osobniki. No i dodam, że bielik to herbowy ptak polski. Obecnie Wodę Państwową z dostojną koroną możemy obserwować. A drugim herbowym ptakiem nadgopla, nadgopańskiego parku tysiąclecia jest popularna gęś gęgawa. Gęś gęgawa dlatego została wybrana do herbu nadgopańskiego parku tysiąclecia, że licznie zakłada gniazda na tym terenie. Ale nie ma co się dziwić, bo właśnie na tym terenie ma doskonałe warunki do żerowania, to obfitość uprawianych kukurydz i innych nasion powoduje, że te ptaki mają pożywienie przez cały rok i te gęsi, które wylęgą się tu na naszym terenie, jak gdyby nie miały ochoty migrować na południe w cieplejsze kraje, dlatego że zimy ostatnio nie są zbyt srogie i one tutaj bardzo się zadomowiły, a w okresie, kiedy wychowują młode, nie czują się tak pewnie w oddali od miasta, od zabudowań, wręcz przeciwnie, przychodzą na żerowiska nawet po wzgórze zamkowe przy Mysiej Wieży i wyczuwają, że są pod ochroną, nie boją się ani ludzi, ani spacerowiczów, ani turystów. Czasami jak przebiegnie jakieś zwierzątko czworonożne, tak? Czy czasem kota też się przestraszą i uciekają do wody. W każdym bądź razie niedługo Kruszwica będzie słynęła tak jak Indie ze świętych krów, tak myślę, że tutaj będą traktowane gęsi, gęgawy jako święte ptaki
które tu z nami żyją w takiej symbiozie. No to druga gęś na Kujowach, drogi panie. No, bo pierwsza to kołucka. No oczywiście, polecaliśmy też, tylko że to jest hodowana, a to jest naturalna. Duże ilości gęsi obserwujemy w okresie przelotu, a więc już po połowie września, dlatego że te gęsi zatrzymują się białoczelne, zbożowe, które powracają z północnych terenów Europy, Polski również. I tutaj mają obfitość pożywienia, dlatego tak chętnie się tu zatrzymują na żerowiskach. I jako ciekawostkę powiem, że ilości tych ptaków w tym okresie dochodzą nawet do 10 tysięcy sztuk, a więc potężne stada. I powiem jeszcze taką ciekawostkę związaną z turystami z Niemiec, którzy często przebywają w energetyku sanatorium, przyjeżdżają do nas na rejsy do Sałku. I kiedy płyniemy i takie stada unoszą się do góry, to widać, że naprawdę wspaniałe. No, ludzie z miast, bo większość tych turystów jest z Poznania, z Berlina, nie widzieli takiej dużej ilości ptaków na jeziorze. Także tyle, co tutaj bym chciał Państwu przekazać. Wracając do rejsu, jak to się stało, że no, jesteśmy świadkami, możemy się skorzystać. To znaczy się, stało się to w prosty sposób. Przybył nam statek. Dotychczas w 2017 roku żeśmy eksploatowali statek Usałka tylko, który jest własnością miasta, a Polskie Towarzystwo Turystyczne Państwa dzierżawi ten statek, eksploatuje. No i oczywiście świadczy usługi przewożąc chętnych po jeziorze Gopur, zarówno na krótkich odcinkach, takich w czasie godziny lekcyjnej, jak i na dłuższych zamówionych indywidualnie. Także możemy płynąć nawet na końcówkę jeziora podczas takiego całodniowego rejsu. No i tak zdarzyło nam się kilka razy w ubiegłym roku, że na dożynki do gminy sąsiedniej z Kurska, żeśmy popłynęli, by tam gości dożynkowych przewozić po jeziorze, w tej części południowej jeziora. Często również zamawia nas gospodarstwo agroturystyczne pana Mirosława Nowackiego w Kołajewku. I też dla tych gości, którzy tam u niego stacjonują, świadczymy te usługi przewozowe. A jak tutaj ten statek będzie funkcjonował? Jak można z niego korzystać? A ten statek, proszę Państwa, tak eksploatujemy od 2 lat. I dotychczas była taka sytuacja, że tylko rusałko. Jak żeśmy prowadzili do ruchu ten stateczek. Także do 12 osób zabieramy pasażerów na statek mały, bo jest bardziej oszczędny, no i troszeczkę bardziej ekskluzywny, a rusałkom powyżej 15 osób już organizujemy te grupy tak, żeby było bardziej ekonomicznie, bo obserwujemy właśnie niż demograficzny w szkołach, co spowodowało, że grupy może ilościowo są dość, ilość jak gdyby była ta sama, a po prostu w grupach jest nie 30, a 17, a zdarzają się też takie przypadki, że szkoły dwie organizują wyjazd jednym autokarem na szlak piastowski. No ja na szlak piastowski miałem Kruszwica, Mysiawierza, no i oczywiście potem Wenecja i Biskupin. Te atrakcje my polecamy sanatorium w Inowrocławiu i całe Solanki, także to nie jest tak, że tylko jesteśmy samolubni, bo muszę powiedzieć, że grupy z Ciechocinka również zatrzymują się w Inowrocławiu, a nawet specjalnie przyjeżdżają po to, żeby się tam napić dobrej wody i śródlanej tej. No właśnie, ale jak już są, to potem z rodzinami również przyjeżdżają, bo my obserwujemy taką sytuację, że jest, przyznają się turyści, jest tak, że płynął rusałką jako dziecko, potem jako rodzic i jako dziadek z wnukami, także 3 pokolenia tych turystów obserwujemy, a statek, że jest od 71 roku w Krusznicy, także pamięta
niejedno zdarzenie też. Może i z tych atrakcyjnych, może mniej atrakcyjnych, bo też niektórym się zdarzyło, że zasłabli na stan, ale to czasami fala za bardzo bujała i tak się zdarzyło, że nam to, nie grozi. No, dzisiaj, jak Państwo widzicie, całkiem dobrze trzymamy, nie buja za mocno. My też nie bujamy. Płyniemy, tak. Naprawdę płyniemy. I to, co mówimy, to jest szczera prawda płynąca z serca. Wielkie podziękowanie, tak, od serca. Wielkie podziękowanie dla Pana, dla Państwa, że podjęliście się takiej inicjatywy połączenia tych najbardziej interesujących miejsc tej części województwa. Tak. Od strony turystycznej to jest wielka atrakcja, to jest wielkie otwarcie przestrzeni do tej pory nieznane. Połączenie Kruszwicy i Inowrocławia, tego piękna przyrody, tego, co obserwujemy tutaj. Otwarcie dla innych. Dziękuję za takie tutaj panowne słowa, ale chciałbym dodać, że na jeziorze Gope nie ma takich dobrych warunków do kajakarzy. Za szerokie, jak widzą tą odległą perspektywę, że tak daleko muszą płynąć, z sił opadają. A jak się płynie wąskim akwenem, takim jak jest tutaj Noteć, no to w każdej chwili można do brzegu sobie przycumować, można odpocząć też i nie ma tej presji. Tutaj jak, też jak widać dziewicza przyroda, nie? Bardzo piękne tereny. Szkoda tylko, że tak późno żeśmy postarali się na ten statek, który kiedyś pływał jak łódź rybacka. Lepiej późno niż wcale. Ale bardzo dobrze doceniamy się składa. To. Tak, także w sezonie letnim właśnie zapraszamy razem z PTTK oddział w Kruszwicy i informacją turystyczno-kulturalną do skorzystania z rejsów. Jest już w ofercie rejs kujawską Amazonką, także zachęcamy do kontaktu bezpośrednio z informacją turystyczno-kulturalną działającą przy Kujawskim Centrum Kultury i cieszmy się widokami przyrody. Ile będzie kosztował taki rejs? Rejs będzie kosztował 130 zł, ale w tej cenie oprócz rejsu jest również wycieczka po Kruszwicy z przewodnikiem i przejazd autokarem, ponieważ rejs odbywa się w jedną stronę. Proszę Państwa, bardzo dobrym pomysłem byłoby, biorąc pod uwagę te atrakcje i te koszty, żeby ten rejs był na przykład fundowany jako nagrody. Na przykład w konkursach ogłaszanych przez Urząd Miasta, Pani Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji, przez inne jednostki samorządowe, może tu w Kruszwicy również, jako fundowane, jako sponsorowane przez przedsiębiorców, może inowrocławskich, dla swoich pracowników, dla gości przyjeżdżających do Inowrocławia, do sanatoriów, przybywa nam atrakcja. I liczę na to i wierzę w to, że znajdzie się taka formuła, która pozwoli na wykorzystanie tego statku i tej wspaniałej inicjatywy nadgopańskiego udziału PTTK. Oczywiście mamy też wielką nadzieję, że tak się stanie. A chcesz uczynić niespodziankę imieninową na przykład dla swoich bliskich, dla kochanej dziewczyny, ufunduj rejs. Tak, voucher można wykupić. Voucher można nawet cały stateczek wynająć. Bo również jest taka opcja, ale tu proszę się porozumiewać nie z nami, jako z władzami miasta, ale o nie, to, tak jest. Tylko od razu z i państwem. PTTK, i KC, tak? I statek dla was, zespoł, dla dwojga zakochanych w romantycznym miejscu. Promujemy. Promujemy Inowrocław i Kruszwicę. Ja powiem jeszcze, że ta atrakcja taka imieninowa i zaręczynowa na statku już gościła u nas. Tylko że na tym większym, na wysałce, a były takie pary, że na mysie wieży o zachodzie słońca też sobie urządziły zaręczyny. Także z taką skromną kolacyjkę i świadkowie gdzieś tam za drzwiami też byli, a ci sobie wyznawali miłość. Także myślę, że będzie również na tym statku wiele przyjemności, nie tylko dla seniorów, nie tylko dla takich turystów, ale również dla par zakochanych, mających się ku sobie. Zapraszamy zakochanych, rodzin z dziećmi i znajomych do skorzystania z tej oferty. Dziękujemy Państwu. Tak.